Ten bieg ułożył się dla mnie świetnie, z tego też względu, że biegałyśmy razem z Karoliną Półrolą, z którą razem trenujemy i umówiłyśmy się po prostu, że będziemy się zmieniać co kilkaset metrów, także ten bieg przynajmniej nie był tak strasznie wolny jak zazwyczaj na Mistrzostwach Polski. Myślę, że dzięki temu może dało się to oglądnąć. Na pewno miałam troszkę lepszą końcówkę, więc udało mi się wygrać. Mało dziewczyn startowało, główne faworytki albo odpuszczały hale, albo biegają inne dystanse. No na pewno jutro na 3 km będzie dobra obstawa, bo biega i Sofia Jenawi, i Renia Pliś. No i ja tam będę próbować trzymać dziewczynę, także że zapraszam bardzo do oglądania jutro. Na pewno niczego się nie będę spodziewać tak jak zawsze, więc i może wtedy wyjdzie dobrze. Cieszę się, że zrobiłam minimum, dlatego że w tym roku postawiłam tak naprawdę na studia. Większość czasu spędzam albo w stajniach, oborach, na sali operacyjnych. No i chodzę tak samo na praktyki cały czas, także mam mało tego czasu na trening, ale jak widać mi chyba lepiej służy taki sposób przygotowania. Zima też w tym roku w Polsce jest bardzo mroźna i długa, więc ciężko było się przygotować, ale udało się, samo zaparcia starczyło i zrobiłam minimum, a na Mistrzostwach Europy dam z siebie wszystko i teraz mam 2 tygodnie wolnego na uczelni, więc mogę się przygotowywać i może jak potrenuję, będzie jeszcze lepiej i wejdę do finału.